To jest, OS pierwszy jest zawsze taki, że jak wszedłem w pierwszy zakręt, to zapomniałem, że umiem jeździć na rowerze. Okej. Okay. Zawody rządzą się swoimi prawami. Dobrze, że nie ma naklejek na pedałach. Jestem w I Kasia. Dajesz, Karolina, dajesz! Ciśnij! Ciśnij, ciśnij! Ciśnij, ciśnij! Siemanko, ciśniesz! Ogień, Aleksander! A to nie Aleksander! A nie, Aleksander! Ogniem, ogniem! Pięknie, Krzysztof! Ciśniesz, ciśniesz! O, tu jakiś piecor leci! Piecor leci, Artur Wilk! Ogniem! To od razu było widać, że nimbel aru. To było słychać w tym trzepaniu 20 metrów przed zakrętem. Może tu zostanę na tym otiku, zobaczymy co tu ludzie robią, ale się usunę z trasy. Czyli kolega pojechał linią omijającą korzonko, bo tu jest linia jedna, tu jest druga, tutaj. No, to jest jeden z mniejszych elementów, bo przed tym jeszcze tutaj elementem, tu też mocno poniewiera. I ogień! Na wprost, elegancka linia! Ciśniesz! Ogniem, ogniem, jest szybko! To nasz kolega Zembal! O! Ciekawy wybór, bo tutaj poszedł, jeszcze bardziej wyprostował linię. A jak widzicie, tu jest taki korzeń, chyba, prawie. Tu też jakiś dobry dzik, patrzcie jak leci. Oj, Piotrek Krajewski! Też trzeba pojechać przez górą, przez takie korzenki, nie tu. Tu nie, tu. Dojechał. Piecem! Pięknie, widzieliście to jak zarzucił tyłeczkiem, żeby się wykleić w zakręt. Ło, dobry save, lecisz! I to był Lusiek. To był Piotr Guzowski! Daję! Ogniem! Dawaj. O, tu jest... Tutaj jest początek trasy Otik. OS drugi ciągnie się trasą zbój z samej góry. Tutaj chłopaki wjeżdżają znowu w Otika i tak naprawdę OS kończy się na samym dole, więc jest mega długi, ręce na pewno ich bolą i na pewno jest to wyzwanie. Nie, no, fajnie poszło, pomimo wczorajszych wypadków, które są dosyć bolesne i odczuwalne do dzisiaj, no to jednak fajnie udało mi się dojechać, no i czekamy teraz na bestię. Na bestię, tutaj mamy kolejkę. Powiedz mi jeszcze, kogo reprezentujesz, bo ja wiem, ale powiedz. Fogwear i Lines. Dokładnie tak. Cześć. Elo. Cześć. Dzień dobry. Co tam słychać? No, ja się pytam. No fajnie. Zdrowy. Wszyscy zdrowi w rodzinie. Okej, okay, dobra. Fajnie. Jak nastawienie przed nową trasą? Co powiecie o niej? Kurde, wczoraj jechałem. Dzisiaj trzeba szybciej. Jest porządna, jest taka jak chciałem, żeby była w Polsce kiedyś. Okej. Okay. I myślałem, że się nie doczekam. No to widzicie. Okej, okay. To idę dalej nagrywać. To powodzonka wam życzę. Tutaj jest tak, lewo, prawo, drop. Drop! Tak, nadzieja polskiego sportu. Siemano. Myślę, że skupienie przez bestią. Który lot najcięższy? Dla ciebie żaden. Drop Leo Gangu poszedł, to co to tu jest? Powodzonka. Ty? Jak po pierwszym? Bardzo dobrze, tak. Trochę
spałem na tym zbóju, ale na Otiku się rozbudziłem. Jest dobrze, tak? Jest dobrze. Chyba mam cię nagranego. Nie wiedziałem, że to ty jedziesz, ale się później zorientowałem. Aleksander Olek, tak? Tak, tak. Dokładnie. Dobra, to jak teraz bez ty je oceniasz? Będzie dobrze, czy nie? Będzie dobrze, musi być dobrze. Okej. Okay. Wszystko jest wczoraj potrenowane? Tak. Okej. Okay. Dlatego, że nie skaczę tych hop na początku, ale to potrzebowałoby mi jednego dnia. Okej, okay. Dobra. Ale będzie dobrze. Jesteśmy właśnie na OS-ie trzecim. OS nazywa się Bestia, jest to nowa trasa w Szyku. Została już określona jako nietrudna, wymagająca. Pozdrawiamy. Są na samej górze taka sekcja stolików, hipów. Super, super polecane. No i co, schodzimy na dół, nakręcamy, a później transportujemy się do Bielska. Dajesz, Eskimos! Dajesz! Pięknie! I to był Janek, pająk z tego co widzę. Bardzo płynnie, patrzcie jak się elegancko. O, gdzie bach trochę. Tam stoi jeden z lepszych fotografów w Polsce rowerowych. Dzięki, dzięki. Przedstaw się i powiedz, gdzie będą zdjęcia. Jacek Kaczmarczyk na stronie jacek-słonik.pl. Dokładnie tak. Albo na fanpage'u najprościej na Facebooku, Jacek Słonik. Będzie miał wasze zdjęcia po relacji, a tu kolejny leci. Ty! Jedzie i on! O, 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 o! O, jeszcze one foota! Cisi! Dawaj Lukpel, dawaj! New Market City! Dawaj Zembal, dawaj Zembal! Big Lines! Ogień! Dajesz Big Lines! Jedzie ten co? Tu jest, elegant! Oj! Ogień, ogień! Bez zawahania! Ogień, ogień! Ty, jak płynnie przeszedł! Widać, jaki element jest trudny, że... Ogniem, ogniem! Reprezentant Bielska! Pięknie! Ładnie. Ale leci piecem. Łohoho. Dajesz, 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 pięknie, 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 pięknie. Bestia, tak
powiem szczerze, to jest takie pomieszanie backparku z enduro. Nawet zdarzy się tu taki element, który znamy z Dehamena, czyli szybkie kamienie, ledwo tu można schodzić. Także taka bardzo urozmaicona dla uniwersalnych rajderów. Jesteśmy na BSTi, skończyły się zawody, OS się skończył, ale spotkałem tutaj najlepszego fotografa tutaj rowerowego. Jego brata. Jego brata, dokładnie. Powiedz, gdzie będą fotki. Foty będą na moim Instagramie mhbratfoto, na pewno znajdziecie. Tak, albo Habrat Fotografii też? Też. Także zapraszamy i oglądajcie te zdjęcia. A my co? My lecimy do Bielska. Gdzie można dostać taką super czapkę? Powiedz mi. Tylko od Rumora. Rumor Bike. Dobrze. Tam trzeba szukać. Dobrze. A mogę dostać w prezencie taką? No, tak. Dobra, okej. Okay. Dziękuję. A sama szpalnia jest... Mówisz i masz. Pięknie, dziękuję. 3 metrów do mety! Ogień! Ale mielonka. No. Pieczorem! Dawaj, ostatnie 100 metrów, 100 metrów! Dajesz, Marcin! Dajesz! Pa, jak pięknie poszedł. Ogień, lecisz! Korbisz! Wiesz, ostatnie 200 metrów nie odpuszczasz! Nie! 200 metrów ostatnie, kręca te 200 metrów! No ogień! Lecisz! Ogniem! 400 metrów ostatnie, piecem! Piecem, ostatnie 400 metrów! Ciśniesz! Nie odpuszczasz! Lecisz! Tak jest! Ma lekko! Tak jest! Doktor! Patrz jak ładnie składa! Ale waria! Męczą! Ogień! Nie odpuszczasz! Pięknie! Ogień! Ogniem! Ogniem! Ładnie! Ale poszedł! Ogień! Go, dajesz! Siemandero! Piecem! Eskimos, dajesz! Ale przeszedł! Pięknie, Eskimos, lecisz! Tu jest przeprędkość, pięknie! Ogień, Eskimos, dajesz, Dawid! Puść heble, puść heble! Pięknie! Chodź. Piecem, lecisz! Lecisz! Puść heble! Lecisz! Dzik! Ale dogieńko! Ogniem! Dawaj! Kędziuru! Dawaj! Czemu bez hopy? Ogień!
Ago, to jak dodajesz? To jest twarda sztuka. Jeszcze 2 miesiące temu miała złamaną nogę. A to są już jej drugie zawody. Także pozdrawiamy. Ogień, ogień! Elegancko! Grubo leci! A ten wytrzep. Dobrze. Pięknie. Brawo, brawo, trzymaj. Dajesz Lukpel, dajesz Lukpel. New Market City. Pięknie, Adam Sojko. Garbaruk, Olek Garbaruk. Poszedł jak po swoje. Patrz jaki to jest piec. Ładnie, ciśniesz, ciśniesz. Ciśnie kolejny, wow! Zębal dajesz! Dawaj, dawaj! O, kapeć! Artur Wilk, ogień! To był Krzysztof Puda. Ciężko ma ta opona z tyłu. Pięknie! Oj! Pięknie! Dajesz, Karo! Dajesz, Karo! Dajesz, Karolina! Dajesz, 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 dajesz! Puść teble! Lusiek. Jej, ale piec! Dajesz, 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 nie ma! Że boli! Dobrze, dobrze, dobrze! Ciśniesz, ciśniesz! Dobrze, dobrze, dobrze! Bardzo trudny technicznie element.
na kapciu. Ale ciśnie! Patrz go! Ciśniesz, ciśniesz! Siema! Siema, ciśniesz! Ładnie! Ogień, ogień! Już niedużo zostało, ogień! Ciśniesz, niedaleko zostało! I tu kręcisz, kręcisz, pięknie, full gaz, dajesz! Jesteśmy na dole DH+a i tutaj jest taki wypłaszczony trochę odcinek po odcinku z takich hop. Jest dużo trawersu i dużo ściółki. Tutaj chłopaki jadą za mną. Całą tą długą muszą pedałować i korbić. Zakręcają tu i wszystko idzie trawersem po takiej ściółce. Jest mega wymagające i przede wszystkim męczące, bo musicie cały czas pedałować. Kręcisz! No, dajesz, dobrze jest! Korbią, kręcą, zmieniają przerzutki. Ale nie dają za wygraną. Ciśniesz, ciśniesz! Dobrze, piątka za wytrwałość! To jest tutaj podjazd, zjazd na dół, a później jeszcze podjazd na metę. Taki 50-metrowy, więc to nie jest łatwo. I trzymam tu kciuki, ktoś jedzie, więc je usuwamy. Dajesz, dajesz, korbisz! Dajesz, dajesz! A widzicie, tutaj jest normalnie linia, ale wszystko w taśmach. Ktoś jedzie tu na wprost, więc bardzo możliwe. Ogień, ogień! Niedaleko już! Wiem, że nie ma siły! Ogień, ogień! Widzicie, jak sobie ładnie przyciął kolega tutaj na wprost. Otwiera od razu sobie zakręt. Lecisz, lecisz! Niedaleko już zostało! I gonisz kolegę! Dojdziesz go! Dajesz, dajesz! Ogień, ogień, ładnie! Ogień! Puść heble, puść heble! Już w dół lecisz! Lecisz, lecisz! Okej. Okay. Dajesz, Piotrek! Co ty tak wolno? Padziek wyprostował! To powiedz, gdzie będą te fotki w takim razie. Na stronie Endurotrans. Bardzo dobrze. Polecamy. Ładnie, płynnie, lecisz dalej. Ciśniesz, ciśniesz niedaleko do końca. Kolejny. Nie rozglądaj się, tylko do w dół. A, okej, okay, no tak. To był Mateusz Baliński, tak? Cisz! Niedaleko! Gonisz go, nie daj się wyprzedzić! Już niedaleko, dajesz, dajesz! Ale przyciął tu choinkę, za ogrodnika robi. Dobra. Ogień! Dajesz, rumor bike! Dajesz, Janek! Oddychaj! Jest dobrze! Jeszcze niedaleko, ciśniesz! Już niedaleko, dajesz, 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 dajesz! Ostatnie metry! Dajesz, dajesz, ostatnie metry! Przygotuj się na korbienie! Svenduro, ostatnie metry! Gonisz gościa! Metry! Korbienie do mety! Ciśniesz, ciśniesz, ciśniesz! Ciśniesz, ostatnie metry! Jest dobrze! Dajesz, ostatnie metry! Nie, 100 metrów do mety! Ogień, ogień, ogień! Ostatnie metry, ostatnie metry! Ostatnie metry, ostatnie metry! Ogień, ogień, ostatnie metry! Korbisz, korbisz, korbisz! 50 metrów do mety! W lewo i ogień do góry! Tak! Dajesz, dajesz, dajesz! Biegniesz, tak! Masz 50 metrów do mety! W lewo i do góry ogień! 50 metrów do mety! Korbisz, korbisz! W lewo i korbisz do góry! Dobrze było, elegancko. Jak powiesz, co powiesz o trasie? No zajebista, najlepszy drugi jakby OS, czy drugi ten na szyndzielni. Trochę może pedałowy, ale taki bardzo szybki. Okej. Okay. Ale na następny raz trzeba ręce poprawić. Jasne, będzie dobrze. Siemano, wstawaj, nie wstawaj. O, bolą nóżki. Bolą nóżki, izerski kolektyw. Mały skurcz. Tak, mały, jak tam? Jak powiesz o trasach?
Tak, dobrze szłeś piecem. Fajnie, mam cię tu na nagraniach. OS ostatnie w miarę, a reszta. Nie? Pierwsze trzy to amatorka. A, damy radę, będzie lepiej. Ale jest dobrze chyba, nie? Jak tam wynik, wiadomo, jakiś? Okay, ale... Szacuneczek, szacuneczek. Było zajebiście, kibicowałem. Tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jak tam ci poszło na tych zawodach? W sumie chyba spoko, jeszcze mi wygląda jak wyniki, bo jeszcze nie dali wyników. No? Jest ogólnie dobrze. A powiedz mi, jak oceniasz nową trasę w Szyrku? Nowa trasa w Szyrku, takich więcej potrzebuję. Tak? To jest jednoznaczny głos wszystkich, których pytam, także no. Dzięki. A jak w ogóle dałaś radę z takimi dłuższymi OS-ami? Właśnie z tym miałem problem. Z rozłożeniem siły, jednak doświadczenia się nie kupi. Jasne. To życzymy ci więcej, więcej sił i więcej sukcesów. Dzięki, cześć. Dzięki. Tam zawody. Może się, świetne. Senior się wypowie naszego. Ale odcinki bardzo fajne, super trasy, pomiar czasu budynku. Potwierdzam. Jak poszły zawody? Generalnie dobrze. Zmęczona jestem, bo jednak dały mi pobalić. Tak. Dużo kilometrów do zrobienia i też długie odcinki zjazdowe. Ale generalnie pozytywnie, chociaż dzisiaj niepotrzebna była taka jedna dość ciężka wywrotka, bo myślałam... Słyszałem, przed dropem. No. Okej. Okay. Upadka mi się z kręgosłupem spotkała. Dobra, a powiedz mi, który odcinek najcięższy? Ogólnie. Wiesz co, ja najbardziej musiałam się skupić na bestii, ze względu na to, że ona technicznie, żeby przelecieć wszystko i dobrze przejechać, to dla mnie to... Nie było innego głosu jeszcze, także tak? Tyle ci powiem, że wszyscy mówią, że tak, bestia, no bo ale nikt by jej nie znał. Pod względem kondycyjnym, no to najdłuższa trasa, wiadomo, nie? Jeżeli tam chcesz zrobić dobry czas, to musisz cały czas stawać w korbę i dokręcać gdzieś się tam. Dobra. To życzę, żeby było podium. Będzie czy nie? Okej, życzymy tego. Chłopaki, jak tam zawody? No elegancko, trasy mega, atmosferka fajna. Troszkę może było spinek, ale ogólnie całe zawody na plus. Teraz no. Trochę wyszedł nieogar z tymi czasami, ale mimo tego było okej. Chyba okej. Tak, chyba okej. Ja widziałem was i nagrywałem wasze odcinki, to naprawdę był piecor. Mi się tak wydawało, że było szybko, także fajnie. Staraliśmy. No, robiliśmy, co mogliśmy. No, także... Tak, full maneta. Dobra, no to powodzenia, żeby było podium. Dzięki. No i żeby resztę startów wszystkich było jeszcze w tym sezonie pełno, nie? Tak, dzięki. No.